Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Izak i Rojo. I We Were Here tu wraca po tygodniu nieobecności. Musieliśmy troszeczkę umysłowo odsapnąć, postrzelać sobie troszeczkę do przeciwników, bo w tej grze strzelać nie można. Tutaj trzeba pogłówkować, no i od razu do tego główkowania wracamy. Dokładnie, zazwyczaj odstrzeliwujemy głowy, teraz musimy tymi głowami ruszyć. Witam serdecznie, Patryk Rojewski. Duecik zapraszamy po krótkiej, dynamicznej przerwie do rozwiązywania zagadek. No właśnie, nie, po ostatnich dyskusjach na temat tego, czy można patrzeć się w lewo, trzymając głowę po prawej stronie, czy odwracając się w prawo, czy można patrzeć w lewo, to usłyszeliśmy w następnym tygodniu, że nie, że trzeba postrzelać troszeczkę do przeciwników, żeby sobie trochę ulżyć, ale na szczęście, słuchajcie, już jesteśmy z wami, widzicie, przy We Were Here, bo na pewno jesteście ciekawi, czy rozwiążemy kolejne zagadki. Mam nadzieję, że się uda dobrze to wszystko ogarnąć. Dzisiaj nie będziecie musieli siedzieć z nami przez 45 minut, a tudzież półtorej godziny na przykład przy każdym odcinku. Nie mów hop. No właśnie. Dobra, nie wiemy, ale co nas czeka teraz. Ostatnio u Royce'a, na moi drodzy, zrobiliśmy te witraże, tam co właśnie szukaliśmy tych różnych możliwości i rozwiązań. Teraz pora na council, na radę, tak? Czyli to jest ta taka szachownica. To są takie małe drzwiczki, jejku. Dobra, czyli tak, w sumie. Ty sobie tam zaraz zobaczysz, bo ostatnio ja byłem panem, a Rojo był chłopem. Racja, więc musisz sobie zobaczyć, jak to wygląda. Okej. Tak dokładnie. Czyli witraże masz ustawione, tak? No, witraże są już zrobione, tak, bo teraz jest pora na radę chyba, prawda? Mhm, czyli na tą szachownicę, która mi się objawiła ostatnio. Mhm. A? Sprawdzam. Ulala. Na co ja mam wpływ? W oparciu o co mógłbym ci sprzedawać informacje. Bo sprawa wygląda tak, że ja mam przed sobą ułożone witraże. Masz te witraże ułożone? Tak. Kurczę, bo... Bo zaraz się okaże... Ale mieliśmy checkpoint przecież, prawda? Był checkpoint, oczywiście. No właśnie. Bo to nie gadaj, że musimy znowu robić witraże. To ja tego nie chcę robić po raz kolejny, raczej. To są... bo to są z tyłu te witraże do ułożenia, ale faktycznie one są nieułożone, wiesz? No. One są, Royce, nieułożone. O matuniu. Wiesz co, zróbmy tak, może ja coś zrobiłem źle. Wyjdźmy sobie z gry. No. Załóżmy to jeszcze raz. Mhm. Ja założę to jeszcze raz tą grę, bo kurczę, może coś źle kliknąłem, ale nie sądzę. Nawet nie mów, że musimy to robić jeszcze raz. Już widzę twoją minę. Dobra, czekaj, zapraszam cię. Izak, Rojo. To jest niemożliwe. Czy coś źle kliknąłem? Zaprosiłem. Okej. Dobrze. Zagra od początku to nie. Nie, to jest rada, ale to faktycznie ty. A ty masz. Kurde, może ty będziesz mógł zrobić radę. Może mi się coś nie zapisało dobrze. Dobra. Weź ty to... załóż, wiesz? Ale to ja bym... Dobra. Opuść pokój. I weź ty założ i ty mnie zaproś. Nie ma problemu. I zobacz, i ty będziesz mógł zobaczyć, czy może ty masz radę. Jak to zrobić? Bo ja nigdy w sumie tego nie robiłem. Wiesz co, klikasz sobie znajdź rozgrywkę. Znajdź rozgrywkę. Utwórz pokój. Utwórz pokój, dobra. Okej. No to nazwam tam Izak i Rojo. Dokładnie. I zapraszasz mnie, i tam masz zaproszenie znajomego. Okej, że utworzę pokój. A nie, czekaj, to może nie zaproszenie. Nie, wiesz, to może inaczej. Może trzeba było kliknąć, zagraj ze znajomymi, czy tam zaproszenie znajomego, a nie utworzyć pokój. Sorry. Dobra, okej. Nie wybacz. Ma problemu. Nie ma problemu, znajdź rozgrywkę. I zaproszenie znajomego masz na dole. Zaproszenie znajomego, oczywiście. Wprowadź nazwę pokoju. Dsa. Czekaj, bo ja muszę... Albo ASD. ASD, dobra. O, no i pięknie. Zaproś znajomego. Izak, zaproś. Dobra, dołączam chyba. Tak, wbija mnie do gry. I teraz możesz sobie wybrać po lewej stronie chyba. Chyba, że ja będę dalej tym. A teraz ty możesz wybrać, tak? Po lewej stronie na dole. Czekaj, zagraj od początku i my mamy tak... Na dole. Co masz jakby tak podświetlonego najniżej?
Radę. Czyli musimy zrobić radę jeszcze raz. Bo nie mogę kliknąć w pole bitwy. No właśnie. No to tak, to zamienię się tylko ze mną, tak żebyś ty był chłopem, a ja, czy żebym ja był chłopem, a ty będziesz panem. To zrobimy to z innej perspektywy. Mhm. Dobra, jestem panem. Okej, okay. No to daj ready. Chłopem. No i jestem robimy ready. To w takim razie jeszcze raz, te cholerne witraże. Ale teraz będzie z górki, bo przynajmniej wiemy co i jak. Trochę tak. Więc czuję, że dam radę. To zrobimy to w 6 minut i 43 sekundy. To będzie rekordowe przejście witraży. Mówię wam. Marzę, żeby skończyć już tą grę. Nie podoba ci się? 10 na 10. Dobra, okej, okay, słuchaj. Robimy te witraże w takim razie po kolei, nie? Dobra, zacznijmy może. Zróbmy na przykład wszystkie górne w ogóle zróbmy witraże na początek, czyli te głowy, nie? Od lewej strony powiedz, jaka jest góra głowy? Robimy górne witraże, tak? Dobra. Od lewej strony. Jest niedźwiedź. Niedźwiedź, dobra, czekaj, gościu. Dobra. Gościu, okay. Niedźwiedź, gościu, okej. Okay. Dobrze, jaka broda? Średnia. Czyli średnia nie broda, najdłuższa, rozumiem. Nie ta kozia. Rozumiem, dobra. Na zbroi są cebule? Cebule na ramiennikach. Dobra, okej. Okay. A patrzy, ma głowę w prawą stronę i patrzy w prawo? Znaczy, nasze prawo. Teraz mówię o naszym prawo, nie? Czyli jak pa... Nie, to patrzy, patrz. Zrobimy tak. Ja jestem tak, nie? Ale czemu? Patrzę na ten witraż. No, tak, dokładnie. On patrzy w tą stronę, tak? Tak, i głowę też... Swoją lewą. Co? W swoją lewą patrzy, no. Tak, dokładnie. Nie, tak jak pokazujesz, to w twoją prawą pokazujesz. Jak? To jest prawa strona od kiedy? No właśnie. Co? No, a no, ty masz jakieś odbicie lustrzane chyba ustawiane po prostu, wiesz? Aha, jeszcze sobie utrudniliśmy odbicie lustrzanym, tak, Piotrze? Dobra, czekaj chwilę, jeszcze zobaczę może na drugą stronę tej sali. To może tam będzie, trochę się też wyjaśni. Bo to są same korony chyba? A nie, dobra, to jest niedźwiedź. To na Skype'ie niedźwiedź z cebulami. Co? Tutaj też jest niedźwiedź z cebulami, ale ma dłuższą brodę. To jest średnia broda, dobra. Okej, okay. Czyli tak. Głowę ma, jak my patrzymy, nie? To, nie, po naszej stronie mówmy, dobrze? Po której stronie, kurczę, nie wiem jak to nawet powiedzieć najlepiej, ale po naszej, głowę ma naszą prawą stronę? Tak, po prostu. Na naszą prawą stronę ma, tak? Gość się patrzy w lewo. W moją lewą stronę, tak? Tak, ale czyli naszą prawą, tak? Naszą prawą. Nie, to jest, czyli jakby naszą prawą, jakbym stał do niego tyłem, tak. Dobrze. Okej, okay, drugi. Kto jest na górze drugiego? Tak, jest gościu z koroną. Koroną, dobrze. Z koroną. Okay. Kozia brudka, czyli ta najkrótsza. A teraz jest na drugą stronę niż tamten? Nie, w tą samą stronę patrzę. Tą samą stronę patrzę, okej. I też ma cebulę na ramienniku. Dobrze. Załatwimy to. To samo co tamten. Okej. Okay. Okej, okay, to jest drugi. Super. Trzeci. Pewnie znowu niedźwiedź. Nie, trzeci patrzy, tak, jest niedźwiedź, gościu ma... Najdłuższa broda? Nie, właśnie paradoksalnie też średnia? Okej. Okay. Średnia broda. Dobrze. I on patrzy w inną stronę niż ci dwaj poprzedni. Tak to będę ujmował. A co? Ale, czyli, kurde, ty mówisz o wzroku, ale jest, gdzieś jeszcze jest usytuowanie tołowia, a w ogóle jak tułów, ja nie? Ja mówię o tłowiu, zawsze mówię o tłowiu. A, dobra, i oni są w drugą stronę, okej, okay, masz rację, spoko. Mhm. A tamten środkowy, dobrze, okej. Okay. I on spoko. I ma cebulę też, prawda? I ma ten, okej. Okay. Tak, tak. Dobrze, super. Wszyscy mają cebulę w sumie. Dobrze. Czyli tak, czyli jakby... Jeszcze raz się zapytam tylko, nie? Tak dla ścisłości. Aha. Ci dwaj po lewej, nie? Tak. Są zwróceni ciałem w tą samą stronę, nie? Tak. Ale jeden patrzy w inną stronę, jeden patrzy w naszą prawą stronę, a drugi patrzy w naszą lewą stronę. Oczy, gałki oczne. Tak, 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 tak. I zgadza się. Się gałkami ocznymi. No właśnie. I czyli ten po lewej stronie, ten z brodą, patrzy w naszą prawą stronę, tak? Gałki ma gałki oczne, w sensie źrenice, tak? Ma po naszej prawej stronie, tak, a ten z koroną znaczy, ma po naszej lewej stronie. Znaczy nie. On patrzy w tą samą stronę, w którą ma skierowany tułów. Pierwszy po lewej. Tak, dokładnie. O, no. Okej. Okay. A ten drugi patrzy w odwrotną stronę, masz skierowany tułów, tak? Tak, ten dobra. Skierowany i obaj tam, ale oczami i obaj mają prawe swoje ramię, jakby bliżej nas, tak? Tak, tak. Super. Tak, tak, i to widzisz, i to teraz jest okej. Okay. Dobra, teraz środkowe witraże w takim razie robimy. Let's go, boy. No okej. Okay. To znów od lewej.
Pani ma skierowany tułów tak samo jak pan nad nią. Ma w... Ale wiesz co, tego mi nie mów, bo ja niektórych już gór to nie mam, nie? Dobra, ale pani blondynka czy ruda? Ruda, długa, trzyma warkocz, który wygląda jak hak. No, dobrze. Ma sztylet jakby tak... Sztylet, dobrze. Jakby przytula ten sztylet. No tak, tak, jasne. Mhm. Spoko. Pani ruda, tak, to jest? Tak. Dobra, i ma sztylet wbity, tak, i jest... w sensie głowę ma po naszej prawej stronie, tak? Tak. Dobra, i to jest ten pierwszy witraż, prawda? Tak. Dobra. Kurde, nie to. No tam to przemienianie. Okej, okay. Spoko. Dobra. Teraz drugi. Co to jest? Drugi to jest dokładnie tak samo leży jak pani wcześniej. Mhm. Jest to łucznik, który ma w sobie trzy strzały. Wbite, krwawi. Tak, czyli jest na... Głowę ma po prawej stronie, tak? Tak. Dobra. Idę po to. Mhm. Spoko. Małok w ręku, tak? Jakiś ma będzie na tym, dobra. I to jest środkowy, prawda? Zgadza się. Dobra, i trzeci? Trzeci to jest pani... Blondi, która patrzy, która ma tułów znów. Gdzie ma głowę? Głowę po której stronie ma? Jakby po naszej stronie. Lewej? Tak, dobra. Po naszej lewej. No, spoko. Tak, I ma wbitą strzałę, jedną w sam środek. Strzałę? Serca, tak, strzałę. A to nie jest sztylet? Nie, to nie jest sztylet. Dla mnie to jest strzała. Łopsie jucha. No, jest blondynką i trzyma jeszcze dłoń. No faktycznie to jest strzała, ty. No i trzyma dłoń na brzuchu i jest blondynką. Mhm. Spoko, dobra, mam to. Mhm. Dobra, i teraz dół. Od lewej strony. Okej. Okay. Tak, to są jakby taka fontanna na samym środku i cztery krzaczki. Dobra. Już po to idę w takim razie. Mhm. Kurde, ale dzisiaj łatwo idzie, zobacz. No tak, bo mieliśmy ostatnio 40-minutowy trening. Fontanna i cztery krzaczki, to są dobrze. Tak. I to jest od lewej strony, prawda? Dokładnie tak. Okej, okay, dobra. Kolejne, środkowe. Środkowy to... Bite tarcze, miecze, pośrodku, włócznie, strzały. To jest jedyny taki witraż. Dobra. Dolny. Lecę już na Banachopie. Mhm. Okej, dobra. Topór, tak? To jest taki tam i... Tak? Ten dole, znaczy, to jest topór. Tak, to są jakby takie dwie halabardy. No. Stylu, dobra, nie? Ostatni w takim razie. Ostatni jest prosty, bo to są po prostu cztery drzewa. Po prostu cztery drzewa. Tak. Tylko i wyłącznie, po bokach nic nie ma? Nie, no po bokach są te takie, wiesz, gałęzie, ale ja ci pod... Ale bez liści? Nie, no mają liście. Mają liście? Wszystko Czyli liściaste. Łącznie jest jakby sześć drzew, cztery po środku i dwa po bokach, tak? Czy nie? Nie. Aha, nie, dobra. Nie. Na samym środku są cztery drzewa, tak? Spoko, już po to idę. Po bokach są tylko takie, wiesz, gałązki. Akurat te doły są najprostsze do ułożenia. Cztery drzewa? Kurde, to czekaj, to ja takich rzeczy nie widzę, bo ja widzę... Musisz mieć. Po prostu cztery ładne, liściaste drzewa. Bo wiem, że masz też tam opcję jakby taką wypłowiałą, tak? Po wojnie nuklearnej. Mhm. Nie, tu jest bujny las, fajnie są cztery drzewa. Tak jakbyś przedzielił na pół ten dół, to są dwa drzewa po lewej i dwa no tak, po prawej. Tak, no, takie liściaste, ale są też takie liściaste gałęzie po bokach, tak? Dokładnie takie. No tak. Dobra, no to właśnie. Tak. Jeśli Spoko. Liczymy też te boczne, no to jest sześć. No to właśnie, o to dobrze. Pytałem. Nie, ale chodzi o te środkowe. Te dobra, środki włożyłem, nic się nie stało. Mhm. No to nie jest dobrze. Nic dobra. Się nie stało, tak? Nic się nie stało. Nic się nie stało. Lecimy z ten. Opisuję ci witraż po lewej na górze, tak? Znaczy po lewej ci opisuję. Po kolei ci będę opisał witraże i ty będziesz mówił, czy się zgadza, tak? Tak. Dobra, więc na górze jest gość ze średnią brodą. Średnia. Ramię bliżej ma, swoje prawie ramię ma bliżej nas. Tak, dokładnie. O, mów mi w ten sposób. No właśnie. A ma źrenicę ma po prawej stronie oka. On naszej prawej. Patrzy w lewo. Patrzy w lewą swoją stronę, ale ja ci będę mówił z mojej perspektywy, że swoje źrenice ma po naszej prawej stronie. Rozumiesz? Słuchaj,
Najlepiej jest to opisać w ten sposób, że on patrzy w tą samą stronę, w którą ma skierowaną klatę. No dobrze, okej, okay, no to tak, dobrze. No. Spoko. Ma cebulę na ramienniku i jakieś tam zwierzaki na klatę. Tak, dobrze, okej. Okay. Później niżej jest ruda panna ze sztyletem wbitym w pierś, jej głowa jest po naszej prawej stronie. On nie jest tak wbity, on jest zakrwawiony. No tak, no jest, dobrze. No, do niej, no tak, zgadza się. I ma długi warkocz rudy. Tak. No i jest głowa po prawej naszej stronie, tak? Ma zamknięte oczy, tak? Tak, ma zamknięte oczy. I jej głowa jest po naszej prawej stronie. Tak, i ma przepaskę, tak? Ma, tak. No dobra, ten witraż mi gra. No, tak, i na dole jest fontanna i cztery krzaczki z jagodami. Dokładnie tak. Dobra, kolejny, środkowy. Każdy krzaczek ma cztery jagódki, nie? Mhm. Nie wiem, czy to jest istotne. Tak. Dobra, środkowy, górę. Mm. Gościu w koronie, tak, ma ramię ma prawe bliżej nas, tak samo jak tamten, i patrzy się odwrotnie, nie. Ma skierowaną klatę. A to widzisz. A, no widzisz. I co teraz? On jest tak samo ustawiony jak tamten, czy nie? On jest tak samo ustawiony jak tamten, ale, bo ty opisujesz to... Jejku. No, perspektywa. Prawa, dobra, prawe ramię lewe, bliżej nas. Lewe ramiona. Ich lewe. No, widzisz. I tu leży pies pogrzebany, no. Ich lewe. Czyli zmieniasz tylko postury króli i koniec. Reszta się zgadza. Znaczy nie króli, tamtego po lewej też w takim razie, bo oni mieli tak samo, tak? Tak, po lewej i środkowy ma tak samo. Tak. A prawy ma bliżej nas swoje prawe właśnie. No właśnie. Aha, no właśnie. Czyli to jest tutaj tak, dobrze. Okej. Okay. Bo z głównymi bohaterami na środku, jak i podstawami, nie wierzę, że powinien być problem. Próbuj przemienić po prostu. Odbicie lustrzane wszystkich tych kolesi i powinno nie, coś bo to zagrać. Właśnie powinno być tak. No. No. I widzisz, i się udało. To dobra. Troszkę dłużej nam to zajęło, ale spoko. Okej. Okay. I teraz tak, ja mam przed sobą stół. No właśnie, ja też mam stół przed sobą. Nie wiem, o co tutaj dokładnie chodzi, ale jestem tak, tutaj jest... No jest ta szachownica, nie? Ja mam tutaj figury, mam kamienie na tej szachownicy, nie? Ja mam tutaj obok siebie mam jakiegoś gościa z płaszczem, nie wiem w sumie. O, ruch zrobił jakiś. Ja zrobiłem ruch, no. Aha. Nie wiem, mogę ruszać się pionkiem. Zbiłeś kogoś. Zbiłeś gościa. Tak, to chyba dobrze. Ale cofnij. Masz jakąś ilość ruchów tutaj, czy nie? Nie mam ogólnie. Dobra, to weź, cofnij się. O, jedno pole do tyłu. Teraz w lewo dwa razy. Jeszcze raz. I teraz w prawo pięć razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz dwa do tyłu jeszcze. Raz, dwa. Udało się. Jakiś dźwięk ładny się pojawił. A, dobra. Aha. Teraz czekaj, stop. Okej, okay, no. Bo teraz będziesz się ruszał dwoma naraz. Okej, okay, dobra. Rozumiem. Czekaj, to ja sobie pójdę na górę, będzie łatwiej widać. Bo ty nie widzisz kamieni, prawda? Ja widzę kamienie. A, widzisz kamienie. Ja widzę kamienie i mam przed sobą, wiesz, ja poruszam się jakby takim... Nie wiem, gdzie są wieże, tak? Nie widzisz wieży, prawda? Widzę wieże. Wieże też widzisz? Też. To po co ci to jestem potrzebny? To, bo widzisz. Nie, spróbuję zbić wieżę, nie wiem, czy to o to chodzi. Aha, nie, bo musisz... A widzisz dwa pionki? Nie, widzę jeden. A, widzisz, a tu sobie są dwa pionki. A który pionek widzisz? Ja widzę taki z tarczą i skrzyżowanymi. Tak, ale jak on jest ustawiony, bo jest... Teraz jest na samym środku, znaczy jakby trzy od lewej i cztery od prawej. Trzy od lewej i cztery od prawej? A to w ogóle to inaczej niż ja, ty. To jest trochę oszukane. Dobra, to musimy to... Ja będę cię musiał raczej pokierować, wiesz? Aha. Tak mi się wydaje. Dobra, to wiesz co? Ja jeszcze spróbuję jedną rzecz, bo to nic się nie stanie. No teraz okej. Okay. Idź teraz raz w lewo. Okej. Okay. Dwa razy do przodu teraz pójdź sobie. I teraz raz w lewo. I teraz do przodu. Nie mogę być bardziej do przodu, bo mam przed sobą jakieś wrota, chyba że... Czekaj, zrobię coś innego. Nie. Nie wiem, ruszam się gdzie mogę, ale... To wiesz co? To, nie, dobra, poczekaj, to ja cię pokieruję. Spoko. To idź sobie do przodu dwa razy.
Raz, dwa. I teraz raz w lewo. Raz w lewo. I do przodu dwa razy. Okej. Okay. I teraz dwa razy w prawo. Raz, dwa. Okej. Okay. Dobra, czekaj, tu jest tak, że... Podejdź teraz do przodu sobie dwa razy. Raz, dwa. I dalej już nie pójdziesz teraz jakby do przodu, czy nie? Mogę dalej. Dobra, ale nie, iść na razie. Zrób jeden krok w lewo. Jeden krok w lewo. Tak, teraz do tyłu, raz. Nie mogę, bo mam kamień za plecami. A spróbuj nacisnąć S. A, nie da rady tak podejść. Nie da rady. Dobra. A, no to w prawo dwa razy. Raz, dwa. Do przodu teraz. Okay, jeszcze raz do przodu. Wszedłem jakby w taką strukturę wieży. Okay, I teraz w lewo raz. Jestem. Możesz teraz pójść do tyłu. Raz. Okay. Dobra, dobra, to teraz prawo. Mhm. Teraz przejdź w lewo w sumie. Aha, dobra, okej. Okay. No, jestem w prawo. Jestem jakby będzie wewnątrz trudne. Wieży. Aha. Czekaj, a idź w lewo jeszcze raz sobie w sumie. Mhm. Jeszcze raz w lewo. Mhm. Do tyłu możesz pójść teraz? Teraz tak. Okej, okay, to jest tylko jedna chorągiewka. A jeszcze raz możesz pójść w lewo? Czy nie w lewo, przepraszam, kule, w prawo pójdź. O, przejął, okay, fajnie, dobrze. Nie, popsuło się. Dobra, a możesz teraz pójść... Czekaj. Kurde. Pójdź do tyłu teraz, jak możesz. Jestem. Jeszcze raz. I teraz w lewo. Jeszcze raz w lewo. Kurde, teraz to się popsuło strasznie. Nie, kompletnie nie mam pojęcia, o co tu chodzi, nie? No, widzisz, bo ja mam inaczej wieżę ustawione niż ty i ja mam dwa pionki, które muszę naraz trafić w wieżę, wiesz? Aha, okej. Okay. No, dokładnie. Dobra. Synchronizować, żebym jednym ruchem wjechał tak, dokładnie. Twoimi pionkami, tak? Dokładnie. Dobra. I ty się zamieniasz w pana teraz, paradoksalnie. Czekaj, musimy to rozdzielić, czyli musimy się tak zablokować. Dobra, wiesz co, pójdź do przodu raz, trzy razy w prawo. Nie mogę, mam kamienie po lewej i prawej. To wiesz co, idź do przodu. Raz do przodu i jestem. W lewo dwa razy spadnij po prostu i zrobimy też raz, bo kule mi się skrzeniło. Teraz spadniesz? Nie mogę, bo mnie kamienie. Dobra, aha, dobra, czekaj. Spróbuję znaleźć jakieś miejsce, żeby spać, żeby się zresetowało. No to dobra. W sumie reset mam tutaj, no tak czy inaczej. A, no to zresetuj. No jestem. Aha, to mnie się nic nie zresetowało w takim razie. Bo ja muszę chyba wpaść w jakąś przepaść no. Czy coś i wtedy ten pionek mi znika. Dobra, przejdę się po całej planszy. No idź maksymalnie w prawą stronę po prostu, jak możesz. Albo maksymalnie w lewą. Nie wiem, czy to tak działa. Nie mogę jakby spaść z planszy. Aha. Ale wiem, że była taka opcja, że nagle mi ten pionek się jakby zapał. O, teraz! Aha, dobra. O, teraz spoko. Mam reset. No to git. No to dwa razy do przodu. Dwa razy do przodu. Tak. Później raz w lewo. Raz w lewo. Teraz do przodu, znowu dwa razy. Dwa razy do przodu, tak, okej, jest. Prawo. Prawo. Jeszcze raz w prawo. Jestem. Okej, okay, teraz do przodu, raz. Raz. I jeszcze raz do przodu. Okej. Okay. I teraz do przodu już nie pójdziesz teraz, nie? Mogę pójść jeszcze w każdą stronę, tak. Okej, okay, czekaj. A w lewo możesz pójść teraz, mogę tak? Pójść w lewo. I to w lewo pójdź i dobra, i do tyłu teraz nie pójdziesz? Nie pójdę, mam kamień. No właśnie, właśnie, a to był ten problem. Okej, okay, czyli teraz tak, czyli możesz mogę iść pójść, w prawo, czekaj. W lewo, albo do przodu dwa razy? Mogę. To idź razy do przodu. Raz, dwa. Teraz w lewo. Raz w lewo, tak? Tak. Jestem. I teraz raz do tyłu. Raz do tyłu, mogę. Okej, okay. I teraz w prawo. Prawo, jeden klik, dobra. O, i wiesz co się zmieniło, bo zacząłem jakby na nowej pozycji. Tak, teraz okej, okay. Znowu muszę przejść. Musimy zaatakować bramy, które się otworzyły. Faktycznie, mam otwarte dwie bramy teraz. Dobra, tylko nie wiem, czy tak można przez wieżę, czy będzie można przejść, ale to zaraz spróbujemy. Dobra, to spróbuj sobie raz pójść do przodu. Raz do przodu. Tak. Jestem. Okej. Okay. Tego musimy mieć bliżej tutaj. Dobra, do przodu teraz jeszcze sobie pójść dwa razy. Raz do przodu, jeszcze raz, czekaj. A i teraz w lewo raz.
W lewo mogę. No i też do przodu. Możesz przejść do końca, do, 4 kroki do przodu, czy nie? Nie, nie mogę, bo za drugim razem będę miał kamień. Mogę tylko raz do przodu się przesuń. Dobra, to raz do przodu się przesuń, tak? Jestem raz do przodu, raz mam kamień przed ryjem. Możesz 2 w prawo, a później 2 do przodu, a później 2 w lewo? Czekaj. 2 w prawo najpierw zróbmy po prostu. 2 w prawo mogę, raz, 2. 2 do przodu możesz? Mogę, raz, 2 do przodu. 2 w lewo możesz? 2 w lewo mogę, raz, 2. I 2 do przodu możesz? 2 do przodu mogę, raz, 2. Udało się. No i łatwo. To była pułapka. Okej. Dobra, czekaj, ja chyba tam mogę zejść teraz, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że mnie zabije przy okazji. Kurde, to jest tak wysoko dość. Kurczę, nie wiem. Ja mam ograniczone pole manewru teraz. Nie, dobra, lecę dalej. Mhm. O Boże, dobra, jest punkt kontrolny. Mhm. Czyli wtedy nie było punktu kontrolnego, mieliśmy tylko osiągnięcie, widzisz. A widzisz, kurczę, pewnie dlatego. Olerka. No dobra, ale to sobie widzowie zobaczyli w takim razie z mojej perspektywy te witraże przynajmniej. No i co? I tą zagadkę zrobimy już u ciebie. O Jezu, to są kolce. Stój, widzę cię. Widzisz mnie? Widzę cię, jestem na barierce, teraz jestem za... O, zaraz mnie... Nie, skręć w prawo. Jeszcze? W prawo, kręcie. I patrz na górę. A, widzę cię. O, widzisz mnie? Faktycznie jesteś. O, nawet skakujesz. No, i pewnie będę musiał cię poinstruować, jak iść. O, i teraz sobie kliknąłem. Dobra, Izak, klasyczne, to co lubimy. Teraz stój w miejscu. Idź do... Nie obraca się w ogóle. Aha. Obróć się teraz, no i... A jednak. O, teraz, obróć się w swoje lewo. Stop, idź do przodu. Okej, stop. Czekaj, bo to jakiś czas, zegarek jest, nie? Słyszysz to? Szybko uciekaj, do przodu teraz. Do przodu, do... O, popsuło się coś. Okej, czyli ja cię... To na czas będzie chyba wszystko, wiesz? Trzeba przejść. Czyli tak, musisz szybko, wiesz, ja będę jechał do przodu, od razu później tak, pierwsza w prawo, tak? Będziesz mi tak mówił, ja będę cały czas biegł, a ty musisz mi szybko mówić, wiesz, jak mam biec dalej, nie? Dobra, ja muszę gotowy? Się wczuć w ciebie, jakbym był tobą, tak? Dobra, mhm. Na 3-4, jesteś gotowy? Tak. Do przodu? W lewo, swoje w lewo, jak tyś poleciał? W prawo poszedłem. Dobra, no czekaj, właśnie. Spoko. Okej, zrestartował się, to jeszcze raz. Dobra. Wybiegasz? No. W lewo? Biegniesz wzdłuż. Teraz przechodzisz i w lewo. Lewo i do przodu, do końca. Stop. Udało się. Udało się. Ale... Teraz tak, ja muszę przeanalizować teraz drogę. Okej, widzę drogę. I teraz tak, stój w miejscu teraz, stój. No. Okej. I teraz tak, wyjdziesz jakby od lewej strony i wzdłuż całego pierścienia lecisz do oporu, aż ci powiem stop. Dobra, lecę, poleciałem już. Cały czas do przodu, ciśnij wzdłuż. Okej, teraz w prawo, tu i w lewo. Nie, tu. Tutaj, tak, tu, nie, tu i szybko do przodu. Dobrze, udało się. Dobra. Okej, mamy kolejny i teraz uważaj. Ja muszę sobie przeanalizować. Ale w tą stronę będę szedł, co patrzę teraz, tak? Nie, ja muszę przeanalizować. Okej. Muszę sobie zrobić klasyczną myszkę, tak? Czyli tak. Tak. O matko jedyna. Dobra, może się uda. Okej. Ja ci powiem, jak masz skręcić. Teraz będziesz miał chwilowy slalom, tak? Dobra, ale... Czyli tak jak teraz patrzysz, skręcisz w lewo teraz potem w prawo, potem znów w prawo. Lewo, prawo do przodu. Okej, dobra. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, tak? Nie, ja ci to będę mówił. Dobra, spoko. To czyli tak, uwaga, gotowy? Najpierw w lewo od razu, tak? Tak, najpierw od razu. Dobra, gotowy? Tak, jedziesz. Dobra, i teraz tak, prawo tutaj, prawo, i tu znowu prawo, i teraz lewo, i znowu lewo, i prawo. Tak, teraz prawo, i do przodu, o tu, i o, dokładnie, stój. Spoko. O matko. Teraz jak to przejść? Tak, a tam, czekaj, ja tam nie mam żadnego przejścia otwartego tutaj chyba. A nie, tutaj jest przejście, dobra, okej. Jest, spokojnie, ja to widzę, Peter. Na razie mamy zastopowany czas, także no worries. Luzik. O kurde. Dobra, słuchaj, więc tak, teraz wyjdziesz od razu, będziesz miał skręcić w prawo. Mhm. Potem do przodu lecisz dwa razy, przestrzeliwując jakby dwa pierścienie. Potem od razu skręcasz w... lewo, potem w prawo i wzdłuż pierścienia lecisz i ja ci już potem dalej dobra, będę mówił. Dobra, okej. Czyli gotowy? To biegnę do przodu, od razu w prawo, później dwa razy biegnę do przodu, później w lewo, tak?
Mhm. Dobra, ja będziesz mi mówił. Tak, potem w lewo i potem w prawo złóż pierścienia w luj i potem ci będę mówił dalej. Dobra, uwaga, gotowy? Tak, gotowy. Lecę. Jedziesz. Tak. Dobra, tak, tak. Tak, przodu, przodu, okej. Okay. Tak, skręcasz, nie, w drugą stronę i zapieprzaj cały czas, tu się długo nic nie będzie dziać. Tak, 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 szykuj się, szykuj się. Teraz w prawo i tak, 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 teraz, o, jesteś, jest, bardzo dobrze. No i okay. Subcie. Mamy kolejny i teraz tak. Tu chyba będziesz musiał, w dobrym kierunku patrzysz. Tu okay. Będziesz musiał przestrzelić dwa pierścienie i jak dobijesz do granicy... Czyli jakby prosto na początku, tak? Dobra, tak, okay. Teraz będziemy robić jakby takie slalomy, ale w szerszym spektrum. Dobra. Ja cię teraz poinstruuję. Na 3-4 lecisz do przodu, do oporu i potem... Skręcam w prawo, jakby biegnę, tak? W prawo, tak. Dobra? No. Gotowy? Tak. No to jedziesz. Dobra, let's go. Tak, w prawo. Tutaj długo, także się nie przejmuj. Długo, 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 długo. Okej, okay, za chwilę będziesz skręcał w prawo. Mhm, tu? W prawo. Tak, i znów lecisz długo, do końca. Zaraz będziesz skręcał w lewo. Dobra. Tutaj i znów wzdłuż. I od razu w lewo, w prawo, tutaj jesteś. Udało się. Kurde, osiągnę do punktu kontrolny, patrz, kurde, jak ładnie poszło. Idę wolno, ty. Ja strasznie lubię, takie właśnie ubóstwia mnie. No i to było dobre, kurde, zaraz, szybko żeśmy sobie podzielili z tym, to zrobiliśmy dzisiaj trzy zagadki, to zrobiliśmy znowu witraże, zrobiliśmy z tą szachownicę i zrobiliśmy jeszcze, kurde, to bieganie w labiryncie. Labirynt, po prostu labirynt. No i piękne, słuchajcie, pięknie. Myszka po ja już się bałem, że to będzie godzina, półtorej odcinku, a to proszę bardzo, 31 minut i 23 sekundy, moi drodzy, a przez pierwsze 5 minut żeśmy się zastanawiali, jak tu grę założyć, więc widzicie, jak pięknie. Także, moi drodzy, dzisiaj to wszystko, mam nadzieję, że wszyscy intelektualnie zostali tutaj... Zgwałceni po prostu. Tak, chciałem powiedzieć zainspirowani, ale okay. Zgwałceni też może pasować faktycznie. No i, moi drodzy, jutro odcinek u Roysona, no i zobaczymy, co tutaj się będzie działo tak naprawdę, bo to będziecie oglądać pewnie z perspektywy Roya, ja się zamienię w Lorda, kiedy Royson będzie chłopem. A my się pewnie w tym momencie przytulamy na IEM-ie. Właśnie. Sami, a na moim kanale wjechał kolejny przemocny vlog. Przemocny po prostu. To zapraszamy do oglądania. O tobie będzie mowa. No jak będę miał to by chwilkę czasu na jemie, może jak będę leżał, wiesz, rano, nie wiem, w niedzielę na jakimś kacu. Nie na kacu, chciałem powiedzieć, że znajedzone po jajecznicy. Na kucu będę, tak. To wtedy to sobie też chętnie zobaczę. Ale muzyka wyciała takie ostre brzmienia. No teraz wyciało. To chyba już, słuchajcie, będzie decydująca faza jakaś. Zaraz się okaże, że przejdziemy całą grę. Może u Roysona, zobaczymy. Dobra, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. No. Możecie strzelić łapkę w górę, jak wytrzymaliście do końca materiału. Się cieszycie, że przyszliście to razem z nami. I widzimy się na IEM-ie albo u Roysona jutro. Trzymajcie się. Tak. Trzymajcie się. Cześć. Dziękujemy za uwagę. Tarcza.